Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, komunistyczny marsz przez instytucje dokonał się kompletnie w Ameryce. Jak się popatrzy na FBI, na IRS, czy nawet na Federal Reserve, no to widać tam, że proporcje pomiędzy komunistami a konserwatystami, no to jest 10 do 1. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, FBI, no to już widać kompletnie, że to jest narzędzie partii socjalistycznej, partii demokratów, to nie ulega dwóch zdań, to co oni robili w wypadku Bidena i syna Bidena i Clintonowej, to wszystko wołało o pomstę do nieba. Czyli Federalne Biuro Śledcze, IRS, no to jest Internal Revenue Service, czyli to jest urząd podatkowy, no to za Obamy to oni ścigali konserwatystów, używali w zasadzie jako narzędzia politycznego. No i teraz Federalne Rezerwy, czyli Centralny Bank, no to już jest kompletne przykład, jak socjaliści obsadzili budżetówkę i nie ma w zasadzie szansy dla wolnego rynku. Nie ma dla szansy dla konserwatystów, dla kapitalistów. Socjalizm opanował Amerykę kompletnie. Prezydent Biden nominował dwóch lewackich ekonomistów na takie kluczowe pozycje dla rezerw federalnych. No i to spowodowało, że dużo konserwatystów, dużo republikanów się denerwuje, że Biden stara się upolitycznić tą instytucję. No tyle tylko, że to już jest dawno za późno. To już cała ta instytucja, te wszystkie centralne banki amerykańskie, no to już są upolitycznione. One są obsadzone lewakami. Kongres, no co kongres? Kongres jest, ustala prawo, tak? No i kongres w zasadzie nadaje mandat dla rezerwy federalnej, żeby promowali stabilność cen oraz pełny employment, czy blisko pełnego zatrudnienia. Także to są dwie najważniejsze rzeczy dla obywateli jakiegokolwiek kraju. Naród potrzebuje stabilnych cen i żeby było zatrudnienie jak największe. No ale teraz, tak jak się popatrzy na tą inflację, inflacja po prostu szaleje, inflacja wzrasta z dnia na dzień. Ekonomiści socjalistyczni, oni się koncentrują na tych idiotycznych problemach, jak zmiana środowiska, jak zmiany klimatyczne, koncentrują się na rasie obywateli amerykańskich, na dyskryminacji seksualnej, na nierówności ekonomicznej. Tego rodzaju rzeczy urzędnicy państwowi, którzy właśnie powinni patrzeć ceny, żeby ceny były stabilne i zatrudnienie, no to nie robią kompletnie tego. Od 2020 roku bardzo dużo tych banków federalnych, te regionalne banki, no i zarządy bankowe, no to oni nieustannie mają jakieś seminaria, jakieś spotkania, jakieś konferencje, publikują nieprawdopodobną ilość opracowań na temat właśnie tych naładowanych politycznie zagadnień. No ale te ochrona środowiska, rasy ludzkie, nierówność ekonomiczna, no to nie jest to, do czego oni zostali, powiedzmy, zatrudnieni. Parę tych regionalnych banków, to oni już naprawdę pokazali, że są po prostu narzędziem socjalistów, demokratów. W Nowym Jorku
Federalne Rezerwy, to ludzie tam powiedzieli właśnie, że jest potrzeba zjednoczenia się, żeby przeciwko tym, którzy są za rasizmem, nienawiścią, no i violence, czyli przemocą. Czyli ekonomiści. Tak, ekonomiści zamienili się kompletnie w 100% na bojowników o sprawiedliwość społeczną. To, co mają robić, nie robią, robią kompletnie co innego. No i właśnie ci ekonomiści piszą słusznie czy niesłusznie, ale to nie jest ich robota. To nie jest ich robota, żeby angażowali się w socjologię, w nauki społeczne i tak dalej, i tak dalej. No ale mówią ci bankowcy, mówią, że muszą się zaangażować w ochronę zdrowia, w edukację, w nauczanie, w bezpieczeństwo, w walkę z rasizmem i tak dalej, i tak dalej. No i skąd się bierze w zasadzie te dryfowanie instytucji finansowej, która w zasadzie, kongres mówi im stabilne ceny, małe bezrobocie, jak oni dryfują w kierunku tych społecznych wymagań lewaków. No, sprawa jest bardzo prosta. Po prostu lewacy przyjmują do roboty lewaków, no i dlatego na każdych 10 republikanów w bankowości państwowej, no to jest 104 socjalistów. Jak się popatrzy na ludzi, którzy są zatrudnieni w tych instytucjach, no i sprawdzi się, na kogo głosują, no bo to jest w wielu stanach, w wielu miejscach jest to domena taka publiczna, także to można sprawdzić, no to właśnie tak średnio to wychodziło, że jest 104 na 10, 104 demokratów na 10 republikanów. To jest po prostu aż nieprawdopodobne. No i brak tego rozróżnienia, tak? Ta różnorodność, gdzie socjaliści mówią, że musi być wszędzie, no to nie ma różnorodności. No 10 razy więcej jednopartyjnych, no to nie jest różnorodność społeczeństwa. Szczególnie, że połowa społeczeństwa, połowa Amerykanów głosuje za konserwatystami, głosowała za Trumpem, a druga połowa głosowała, czy głosy były liczone dla Bidena. Także w zasadzie w Ameryce jest opodatkowanie bez reprezentacji. Federalne Rezerwy, Bank Centralny nie reprezentuje kompletnie konserwatystów, tylko reprezentuje socjalistów. Tak, także jest jeszcze gorzej, bo w radach zarządu, no to jest 485 dyrektorów, na socjalistów, demokratów, na 10 republikanów, konserwatystów. Tak? Także to aż jest nieprawdopodobne. No, nie we wszystkich stanach są te informacje dostępne. Tak, także te federalne banki, na przykład w San Francisco, były proporcje, to było 12 socjalistów na jednego konserwatystów w zarządzie w banku federalnych. W Cleveland było powiedzmy 3 do 1, także to się różni, ale to właśnie widać. To widać te zaangażowanie partyjne i w San Francisco, no to oni kompletnie opanowali cały system bankowy i w zasadzie to można usłyszeć, ten prezydent w 2019 roku w San Francisco, no to powiedział, że najważniejsze dla bankowości, no to właśnie jest zmiany środowiskowe, no i że odpowiedzialność federalna się zmienia i musi, to jest ekonomiczne działanie musi być zrobione, żeby walczyć z klimatem.
że nie można tego ignorować, także 12 do 1. No i mówią właśnie takie głupoty, zamiast się koncentrować na celach i na bezrobociu. Te partyjni przywódcy, no to w zasadzie no wspomagają swoich pracowników, żeby robili te konferencje i spotkania i najróżniejszego seminaria. I publikowali właśnie te polityczne, ekonomiczne rzeczy, które kompletnie nie mają, nie powinny być związane z federalnym systemem finansowym. No i co się dzieje? Co się dzieje to, że tam po prostu jest banda lewaków, która kompletnie nie przyjmuje nikogo innego i te proporcje będą, nie będzie 10 do 1, nie będzie 50 do 1, po prostu będzie nikogo. Tak jak jest na amerykańskich koledżach, na amerykańskich uniwersytetach, nie ma republikanów, nie ma konserwatystów, zostali wypchani. W FBI w zasadzie zostali wypchani. Wojsko też zostało już opanowane przez socjalistów, demokratów. No i mamy sytuację, jaką mamy, tak? No bo jeżeli 60-70%, no to są lewacy, no to w armii amerykańskiej w zasadzie na dzień dzisiejszy już nie ma. Jak się popatrzy na te w tym całym systemie tych najbardziej doświadczonych ekonomistów, no to proporcje są takie, że jest 225 na 10 republikanów. Także, że 22 razy więcej. No ciekawe jest też, jak się porówna w przedziale wiekowym. W przedziale wiekowym 50 do 60 lat, no to jest 65 socjalistów na 10 konserwatystów. No ale w wieku już 40 i poniżej, no to jest już 200 na 10. Także widać, że ci wszyscy młodzi są przyjmowani po linii partyjnej, po linii socjalistycznej. No i oni w zasadzie rządzą. To już jest jednopartyjne centralne planowanie, centralne polecanie. To co partia powie, no to w Ameryce FBI robi, Urząd Podatkowy to robi, banki centralne to wszystko robią, no i już nie ma innego spojrzenia, nie ma konserwatywnego spojrzenia, nie ma wolnego rynku spojrzenia. To jest po prostu już socjalistyczne, centralne planowanie. No każdy podatnik amerykański przepraszam, powinien po prostu się zastanowić, podrapać się nad tym, tylko jak można to zrobić, żeby to wszystko zmienić, no bo te wszystkie oficjalne dane wychodzą z rąk socjalistów, no i wiadomo, co oni będą po linii partyjnej po prostu mówią to, co ich dzisiejszy prezydent robi. No jest nadzieja, że wybory w listopadzie 2022 zmienią to wszystko i wybory w 2024 też coś zmienią, no ale bez zmiany ludzi w FBI, w IRS czy w Federal Reserve, no to się nic nie zmieni. To wszystko 4 lata powiedzmy dochodzi do władzy, no bo to już jest od Reagana, to jest, ale ciągle te jest ich coraz więcej. Clinton dopchał wszystko, Obama podopychał wszystkie urzędy, Biden dopycha. Także jest wypełnienie jednopartyjne, jest kompletnie opanowane. Nie ma podziału, nie ma w zasadzie miejsca na kogokolwiek, kto ma inne widzenie niż socjalistyczne. No to jest straszne, przykre. No trzeba by było zredukować ten rząd federalny, ten rząd centralny. To jest nieprawdopodobne. No, Ministerstwo Pracy, Ministerstwo Równego Zatrudnienia, Ministerstwo Relacji Roboczych, Ministerstwo Rolnictwa, jest Ministerstwo Zdrowia i
opieki społecznej, jest ministerstwo miast, czyli w zasadzie te dotyczące, to się nazywa urban development, czyli housing and urban development, czyli domy, no i rozwój powiedzmy miast, to wszystkie te ministerstwa mają grupy ekonomistów, którzy właśnie robią te wszystkie seminaria, robią spotkania, piszą różne rozprawki, no ale to tam 95% to właśnie są socjaliści. Zamiast działać w tej dziedzinie, w jakiej ministerstwo jest powołane, no to oni pchają tą agendę, te wszystkie plany socjalistów, które są przeciwne, które są ekonomiczne, nie zbieżne z Amerykanami, z podatnikami. Także trzeba by było zredukować ilość tych wszystkich ekonomistów, trzeba by było zredukować ilość tych wszystkich tych ministerstw, żeby czy ludzi w tych ministerstwach. No bo to jest po prostu budżetówka, to jest pijawka, to są ludzie, którzy w Moskwie czy w Polsce, w PRL-u, no to po prostu pracują dla siebie, dla partii. W Ameryce jest jeszcze system dwupartyjny, no ale praktycznie rzecz biorąc to jest wszystko jest opanowane przez socjalistów, demokratów, jest opanowane ostatnio szczególnie przez tych wściekłych postępowych lewaków. No i kongres musi coś zrobić. Kongres musi po prostu walnąć chyba pięścią w stół, no i coś zmienić. To nie może być tak, żeby ogon merdał psem, a teraz po prostu ten ogon należy do partii socjalistów. No i oni rządzą jednopartyjnie całą Ameryką, chociaż się wydaje, że jest demokracja. No to demokraci zamienili Amerykę w jednopartyjny po prostu system radziecki. No to nie ma już wpływu. No, musi coś się zmienić. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. No, były 3 filmiki ostatnie zdemonetyzowane. Odwołałem się, no to jeden w zasadzie sprawdzili i zmonetyzowali. No, nie płaczę na tym, że nie ma tych 15 centów dziennie. Po prostu wyjaśniam fakt, że jak nie ma monetyzacji, to w ogóle nie promują kanału. A jeżeli jest monetyzacja, no to troszeczkę promują. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie dla normalnych, gdziekolwiek jesteście na jakim kontynencie, popatrzcie się, czy właśnie budżetówka, lewactwo nie opanowało waszego kraju. Jeżeli mieszkacie w Ameryce, automatycznie głosujcie na konserwatystów. Socjaliści to po prostu jest jedna wielka tragedia. Prędzej czy później doprowadzają do stanu PRL-u, doprowadzają do stanu ZSRR, Kuby, no, Północnej Korei, Wenezueli. Ilekolwiek Ameryka by nie miała pieniędzy, to są w stanie wystać. Jak to w PRL-u mówili, wysłać socjalistów na Sahary, to piasku zabraknie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, że to nie jest demokracja. To nie jest demokracja. Połowa Amerykanów jednak chce coś powiedzieć, a dzięki wam po prostu nie może nic powiedzieć. Mam nadzieję, że widzicie, ile płacicie za benzynę. Mam nadzieję, że widzicie, ile płacicie za zakupy spożywcze. I tak dalej, i tak dalej. Także opanujcie się, zastanówcie się. No i głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.